Cześć, witam Was na kanale Pogromca Szkodników i w dzisiejszym odcinku będziemy robić grilla dla gryzoni. Zapraszam. O co chodzi z tym grillem i skąd taki pomysł na odcinek? Mianowicie, jakiś czas temu w internecie pojawiło się takie zdjęcie. Zdjęcie przedstawia tackę do grilla, na której można sobie położyć kaszaneczkę, kiełbaskę lub jakieś inne smakołyki, na której znajdowały się trutki na gryzonie i miało to zwabić i zlikwidować gryzonie, które potencjalnie pojawiają się w piwnicy. Ale czy takie rozwiązanie jest skuteczne? Czy takie rozwiązanie jest bezpieczne? I najważniejsze, czy takie działanie przez administratora budynku jest przede wszystkim legalne? Na te wszystkie pytania mogę odpowiedzieć jednym słowem – nie. Ale dlaczego tak jest, opowiem Wam właśnie w tym odcinku. Poświęcę ten odcinek skuteczności takiego rozwiązania, bezpieczeństwu takiego rozwiązania oraz czy takie rozwiązanie jest zgodne z przepisami. Po pierwsze, bezpieczeństwo. Zrobimy taki krótki test, czy takie rozwiązanie jest bezpieczne. Czy takie rozwiązanie, gdzie stosujemy trutkę na tatce do grilla, jest bezpieczne. Czy zabezpiecza preparat przed tym, że ktoś, kto będzie szedł, kopnie taką tackę, czy taki preparat z tego nie spadnie, czy zabezpiecza to przed wzięciem takiego preparatu przez osoby postronne, przez zwierzęta, które mogą się w takiej piwnicy znaleźć, czyli na przykład pies lub kot. Zobaczmy. Mamy położone na podłodze, idzie ktoś, kopnął, no jeszcze się nie zsunęło. Idzie drugi raz, kopnął, spadło. Więc oceniam, że bezpieczeństwo takiego rozwiązania jest zerowe. Czy takie rozwiązanie jest skuteczne? Też nie. Dlaczego nie jest skuteczne? Ano dlatego, że gryzonie, tak jak chomiki, często nie jedzą w miejscu, w którym znalazły pożywienie, tylko jeżeli taki preparat leży sobie luzem, biorą i uciekają z taką kostką do miejsca, gdzie mają swoje gniazdo. Taka kostka waży zaledwie około 10 gram, więc co to jest dla takiego szczura, który waży około 200-300 gram, zabrać taką 10-gramową kostkę do swojego gniazda. Jeżeli zabierze ją do swojego gniazda, czasem o niej zapomni, czasem przyniesie inny pokarm i taka kostka nie zostanie zjedzona, więc skuteczność takiego rozwiązania także jest zerowa. A co z przepisami prawa dla takiego rozwiązania? Mam tutaj preparat, w którym jasno i wyraźnie napisane jest, jakby stosowanie tego preparatu podzielone jest na dwie kategorie: użytkownika profesjonalnego i użytkownika powszechnego. Czy zarząd, administrację możemy nazwać użytkownikiem powszechnym? Wydaje mi się, że nie, ponieważ jest to swojego rodzaju działalność prowadzona na rzecz osób trzecich, więc ja bym administratora mimo wszystko zaklasyfikował do użytkownika profesjonalnego. Ale nawet jeżeli pozwolimy mu być użytkownikiem powszechnym, to mimo wszystko instrukcja dotycząca stosowania i instrukcja dotycząca użytkowania jest jasna. Trutka na gryzonie, preparat na gryzonie powinien być zastosowany w karmiku deratyzacyjnym lub stacji deratyzacyjnej. Co to takiego jest karmik deratyzacyjny lub stacja deratyzacyjna? Już Wam pokazuję. Karmik deratyzacyjny, stacja deratyzacyjna jest to zazwyczaj takie urządzenie koloru czarnego, chociaż występują też i inne, ale ja mam akurat, ja sam stosuję akurat urządzenia w kolorze czarnym. Jest to urządzenie, które jest zamykane i bez kluczyka serwisowego nie jesteśmy w stanie go otworzyć. Następnie w takim urządzeniu znajduje się pręt, na który po zamocowaniu trutki i zamknięciu takiego urządzenia nie ma możliwości, aby coś z niego wypadło. To przesuwa się na pręcie. Jeżeli podejdzie jakiś pies, kot, nie ma możliwości, żeby przez tak mały otwór wyjął ten preparat ze środka. Jeżeli doszłoby do sytuacji takiej, kiedy w piwnicy z opiekunem lub bez, ale bez, jakby dziecko nie powinno znajdować się bez opiekuna w piwnicy, ale zakładając, że w piwnicy znalazło się dziecko,
Jeżeli włoży tutaj rączkę, nie będzie w stanie wyciągnąć tego preparatu, ponieważ tutaj mamy wejście, a preparat znajduje się aż tutaj. Więc jest to niemożliwe, a przynajmniej bardzo trudne, żeby bez manipulacji, bez jakichś takich działań w dłuższej perspektywie czasu ten preparat ze środka wyciągnąć. Dlatego takie rozwiązanie jest bezpieczne. Możemy to kopać, stukać, przestawiać, robić z tym cokolwiek, ale w porównaniu do tacki, sami widzieliście, jak bezpieczne, jak skuteczne jest zastosowanie takiej tacki w porównaniu do takiego rozwiązania. I takie rozwiązanie jest zgodne z przepisami, z etykietą, z kartą charakterystyki, z pozwoleniem, które każdorazowo wydawane jest do preparatów na gryzonie, gdzie napisane jest w sposób jasny i klarowny, że takie preparaty powinny być zastosowane w karmiku lub w stacji deratyzacyjnej. Następnie, czy takie rozwiązanie jest skuteczne? Tak, ponieważ gryzoń, który przyjdzie, nie będzie w stanie wyrywać tej trutki z pręta. Będzie musiał ją zjeść na miejscu, tu i teraz. Co powoduje, że nieważne, czy ten gryzoń zje całą kostkę, czyli 10 gram, czy zje pół kostki, 5 gram, i tak nastąpi efekt bójczy. Oczywiście w perspektywie czasu, jeżeli taki szczur zje takiej trutki więcej, to zadziała ona na niego szybciej. Jeżeli zje tej trutki mniej, to efekt nastąpi po 4, 5, 10 dniach, ale bez znaczenia ma tutaj ilość. Są to preparaty jednodawkowe, więc musimy zmusić tego gryzonia, aby preparat został zjedzony na miejscu. I to powoduje, że to rozwiązanie będzie skuteczne, bezpieczne i zgodne z przepisami. Sami zobaczcie jeszcze raz. Grill. Ktoś idzie. Kopie. Ktoś idzie. Podnosi i zabiera. A rozwiązanie profesjonalne, które jest bezpieczne, skuteczne i zgodne z tym, co napisał producent. Ktoś idzie, kopie, dalej zostaje trutka w miejscu. Ktoś idzie, to przewraca, dalej trutka zostaje w miejscu. Dodatkowo takie urządzenie jak karmik deratyzacyjny powinno być właśnie zabezpieczone przed przemieszczaniem się. Czyli jeżeli ja na przykład wykonuję taką usługę dla wspólnoty, dla spółdzielni, dla zarządcy, dodatkowo taki karmik jest przytwierdzany do podłoża na jednego, dwa lub trzy wkręty w zależności od tego, co jest na miejscu. I w tym momencie, jeżeli takie urządzenie mamy przyczepione na stałe, to nawet kopiąc je, ono nie spowoduje, że gdzieś zostanie przesunięte. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam troszeczkę takie działania. Jeżeli widzicie takie rozwiązania u siebie w piwnicach stosowane przez swoich administratorów, zgłaszajcie to do nich, ponieważ administracja robi takie deratyzacje, takie usługi za Wasze pieniądze i macie prawo oczekiwać, aby były one wydawane w sposób racjonalny. Najtańsze rozwiązania, czyli takiej tacki grillowej, jak już wiecie, są niebezpieczne i są mało skuteczne, więc jeżeli są wydawane Wasze pieniądze, które płacicie do administracji, niech one są wydawane przynajmniej w sposób racjonalny, a macie prawo tego wymagać. Dzięki, że byliście w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia i cześć.